Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, Sławomir Ziemiński, wasz fotoreporter. Jestem aktualnie w Pruszczu Gdańskim. Niedziela, mamy dzisiaj niedzielę i walentynki 14 lutego i wszyscy na walentynki tutaj kupują samochody dziewczynom i chłopakom, bo na walentynki najlepszym prezentem jest samochód albo motor. O. I dlatego wszyscy przyjeżdżają na walentynki na giełdę samochodową do Pruszcza na walentynki, żeby kupić motor albo samochód. Dzień dobry panu. Co pan tu robi? Kieruję ruchem. Walentynki też? Też. Aha. I jak panu wychodzi? Dziękuję. Aha. Bilety do kontroli? Aha, tutaj bilety się pobiera. Rozumiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy państwo na walentynki przyjechali? Tutaj? Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. No fajnie. Kota chcemy kupić. Kota też na walentynki? To pan podaruje tej pani kota dzisiaj? Tak jest. Bo pana nie chce już głaskać. No trudno, no trzeba. Trzeba będzie kupić. Pani sprzedaje te koty? Nie, ja kotów nie sprzedaję. A co pani tu robi, proszę pani? Ja tak sobie rozmawiam z ludźmi. Aha, i bilety pani im wydaje? Aha, czy jest taka kasa, żeby tutaj się zostać z samochodem, to trzeba zapłacić za niego. Motocykle 4 zł, a samochód przytepą 15. A cennik, postój samochodu 8 zł mają. I to wszystko tutaj, na tym parkingu naprzeciwko giełdy samochodowej. A pani na walentynki to nie jest na randce? Nie, nie, ja tutaj w pracy. Pani tu pracuje? Tak, ja tu pracuję. Pani kocha pracować po prostu. Tak, kocha. Tak. To jest pani miłość. Tak. Rozumiem. Miłość, a ten wieźmin, co tam za panią z tyłu robi? A, to taki. To pani narzeczony? No, pani narzeczony. Aha, pilnuje pani. Pilnuje. No okej. Okay. Kasy pilnuje. Idziemy dalej. Idziemy na giełdę. No tutaj wszystkie samochody sobie wjeżdżają i wyjeżdżają. Jedziemy tutaj. Suknie ślubne nawet można kupić. Jaja mają też na giełdzie. A jaja po ile? A, od kurek. Z wolnego wybiegu. 5 paczek ciastek, 20. Dobry. Michał, dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa, co pan tu oferujesz? Pan jest? Pomorska Telewizja Narodowa, ja nie trwam, ja chodzę. 5 paczek ciastek, 20 deko Michałów, 10 zł, proszę pan. Za wszystko? Cały taki zestaw. Cały zestaw? Cały zestaw. Za dychę. To na walentynki, rozumiem, w prezencie może być dzisiaj. Może być. Może być, dziękuję. Zamiast kwiatka. No tutaj pół kobiety stoi. No ktoś górę sobie zabrał. Proszę, sama pół kobiety za 19. Proszę panią, a może pani powie, gdzie reszta tej kobiety jest, bo Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Gdzie pani tę kobietę resztę zachowała? Bo ja bym chciał w całości, albo bym chciał góry nawet, no. Bo buzi to gdzie mam dać? Jak tu nie ma pół kobiety, proszę panią. No tak się nie robi. Najtaniej na giełdzie. Same pół kobiety. Całej kobiety nigdzie nie... A tu stoi cała kobieta. Dzień dobry. Czy pani na walentynki tutaj czeka na narzeczonego, rozumiem? Nie mam narzeczonego. Nie ma pani jeszcze? Nie. Ale pani będzie miała pewnie. Nie. Nie chce pani mieć? Nie. No dlaczego pani taka? Nie lubi pani nikogo kochać? No córkę. Kocha pani córkę? No i ona na walentynki od pani dostanie te prezenty tutaj. Tak jest. Dużo jest prezentów tak jest. Dla córki. I ona to przerobi? To będzie dużo ważyć. No, to takie dietetyczne. Rozumiem. Dzień dobry. To pan na te walentynki sprzedaje, Pomorska Telewizja Narodowa? Ja nie kameruję, ja filmuję, proszę pana. Po polsku mówimy. Ja jestem redaktorem Pomorskiej Telewizji Narodowej. Robię reportaż. Okej. Okay. Tu mamy chałwę oryginalną za 10 zł. Tak. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. A ta chałwa dobra jest? Bardzo dobra. Aha. I to jest turecka? Co to jest? Po rusku pisze. Azowskaja. Azowskaja pisze, że to chałwa. Azowskaja. Ładna chałwa. Ja lubię bardzo chałwę, chciałem powiedzieć. Tu Made in Italia pisze. Znowu są same pół kobiety. Nie ma gór. Same pół kobiety, no. Całej kobiety nigdzie nie uświadczysz, tylko połówki są. Idziemy dalej na tej giełdzie. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Pan tu dzisiaj walentynki obchodzi. Nic nie obchodzi. Nie obchodzi. Proszę mnie nie nagrywać. Proszę pana, ja robię reportaż, mam prawo wszystkich filmować. O, poduchy są. Dzień dobry. Kto to te poduszki sprzedaje? A to pan, smacznego. Dawała mi
Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co pan tu ma? Kawę czy herbatę? To i to. A rum dla tego jest? Nie ma. No, żeby się przydał rum, nie? No, dzisiaj trochę chłodno. Dlatego jest ciepłe. Tu mamy stoły, to jak to na giełdzie wszystko można kupić. Nawet, nawet stoły i krzesła też. Jak to na giełdzie. Czego to na giełdzie nie ma w Gdańsku, Pruszczu, w Gdańsku chciałem powiedzieć. No nawet za chlebem kolejka stoi, za chlebem. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. A ten chleb to skąd przywieźli? Nie mam czasu rozmawiać. No ja też nie mam czasu, ale ja robię reportaż. Kolejka za chlebem największa, jak do tej pory widzę. Nawet po samochody takiej kolejki nie ma jak po chleb. Bo to swojskie wyroby z kościerzyny, aha. Dzień dobry. A pan tu ten papier toaletowy sprzedaje. A dlaczego pan kameruje? Ja filmuję, kameruję, po polsku mówimy. Ja jestem dziennikarzem. Robię reportaż. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. O, chleb ze smalcem jest. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy tu macie do ciekawego? Szafa. Krzyżowa. Aha. A w szafie co, trup? Jak otworzy, to zobaczy. Dzień dobry, co tutaj na walentynki sprzedajecie? Pomorska Telewizja Narodowa. A pan tu kasuje wszystkich. Dokładnie. Pan, aha, pan jest od kasu... Nie, pan nie może kasować, proszę pana, ja nie jestem lotna brygada, to się nie da. Jak pan chce dziennikarza skasować? Ja robię reportaż, proszę pana. No, ile takie stoisko kosztuje, jak pan powie, żeby ludzie wiedzieli? Zależy, 3 metry, 33,50. 33,50 za takie stoisko trzeba. I każdy sobie może kupić u pana. A, ale trzeba mieć działalność gospodarczą. Można też mieć. Bez działalności se też może kupić. Aby se kupił. Aby pan kasę skasował. I komu pan tą kasę zadaje? Potem. No tak, ja teraz panem pana pytam. Czy to na miastach, dla gminy? Pruszcz Gdański? No ja muszę wiedzieć, no. Publiczność też musi wiedzieć. To tyle grzesie kosztuje, panie. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, co wy tu macie na walentynki? Pomorska, niech pan idzie morskie wody. Pomorska Telewizja Narodowa, proszę pana. Morska w morda, panie. O. Panie, pan się brzydko wyrażasz. Bunda, bunda jest pan. Mamy tutaj walizki nawet, a w walizce coś tam w środku jest chyba kołdra. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa, po ile te kołdry pan w walizkach ma tam? No, niech pan. 65, tak? I kolory różne są. No dobra, idę dalej. A samochody to gdzie sprzedają w końcu tutaj? Bo ciągle chciałem samochody jakieś zobaczyć, a tu. Nie ma, wyjechane. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co tu, kiełbasę sprzedają zamiast samochodów na tej giełdzie? A gdzie te samochody to są? To jest za telewizja? Samochodu szukam. Ale gdzie pan ma jako wywieszki? A ja nie muszę. Halo, halo, halo. Ale ja nie wywieszam, pan ma wywieszkę. Daj pan mi święty spokój. Ale pan nie może tu filmować. Mogę, ja jestem dziennikarzem Neon 24, zapraszam. No nie mam czasu, bo ja kręcę teraz film. Panie, daj pan spokój. No pana głowa boli, o co? Tak, jeszcze na szyi będę wieszał łańcuch złoty. Ja nie należę do takich redaktorów, co mają wywieszone. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Tak, redaktor Sławomir Ziębiński, Neon 24. Zapraszam. Ja pana nie znam. No to pan mnie pozna. Proponuję, żeby pan taką wywieszkę... Dobra, dziękuję bardzo za propozycję. Lacoste. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy tutaj macie? Spodnie, gacie? Wszystko, co pan chce. Tak? Aha. A ile takie spodnie, takie jeansa? O, te są ładne na przykład. Ile takie kosztują? 85 zł. Bo one takie cieniowane są, jak fale morza. Tak? Tak jest. I to na walentynki sobie można kupić też? Jak najbardziej. Aha. No dzisiaj mamy walentynki. Idziemy patrzeć na te samochody, które tu sprzedają. Nie widzę żadnych samochodów na razie. Same namioty. A samochody gdzie sprzedają? Pana, bo szukam samochodu do kupienia jakiegoś. No dalej, aha. Bawełna. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. A te złoto to po ile pani ma? Takie złoto. Po ile? Ale o co panu? No chodzi o te złoto z serduszkiem, no na walentynki. To na walentynki. Ta. Trzy dychy. Aha, rozumiem. Dobra, lecę cena. Dalej. No dobra, cena.
jakiejś żonie. A ja nie mam żony, o to chodzi. No też muszę poszukać. No właśnie chodzę z kamerą i szukam. Żeby zapamiętać, która to była. Idziemy tutaj zobaczyć na giełda samochodowa, samochodów. Mało tu jest samochodów, dostatku nie ma, kudźwa. Proszę bardzo. No zobaczmy, co oni tu mają, Golfa mają. Jeden Golf, BMW jest jedno, kiedyś miałem BMW. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. A gdzie te samochody? Tylko tyle jest do sprzedania? Mało coś. No mało. Mało, bo nie przyjeżdżają jeszcze, giełda się nie rozkręciła chyba. Dokładnie, znaczy nie tyle, że się nie rozkręciła, tylko ona, wie pan co, pada pod własnym, że tak powiem, ciężarem. Czemu taki ciężar gatunkowy? No, a wie pan, ja myślałem, że jak dzisiaj są walentynki, nie? To no. Będą kupować samochody na walentynki dziewczynom, chłopakom, dziewczyny. A pan myśli, że mało coś tych samochodów, cholera. Nie. To jest kwestia taka, że wszystko poszło w autohandle i dlatego. W autohandle wstawiają. Dokładnie. I proszę pana, a pan z anonsów? Nie, z ekspresu. Nie, tutaj anonsy i Trójmiasto. Aha, czyli pan te dwie firmy reprezentuje naraz. No i co z tego wychodzi? Tutaj jakieś umowy pan sprzedaje, czy co? Umowy czasem, tak. A, no. Też można tam. Jak ktoś chce spisać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, słabo jest, bo... No słabo, no jak ja widzę, ja kiedyś tu przyjeżdżałem 10 lat temu, to pełno samochodów było do sprzedania, a tam pełno mebli jakichś jest teraz. Nawet 2-3 lata temu, jak pan przyjechał, to tak było. To tak było. Ale jeszcze nie dość, że pan, że ta giełda spada... Że to jeszcze powiem, internet sprzedają. Nie, to internet, to swoją drogą autohandle, to jeszcze do tego jest kwestia tego typu, że jest, mamy jeszcze najgorszy czas, czyli styczeń, luty. Tak, zima. Bo jak się zacznie kwiecień, no jasne, maj, to się to trochę lepiej, cieplej będzie, to przyjadą, nie? Się nawet poopalać na słońcu. To tyle. Dobra, dzięki bardzo. Dzień dobry, pan sprzedaje ten samochód? Pomorska Telewizja Narodowa. Ile pan chce za niego? 10 900. 10 tysięcy, a w złotówkach mówi pan, nie w euro. Tak. W złotówkach, 10 tysięcy. A co to za rasa? Vectra. Proszę pana, a ile on ma lat już? 2002 rocznik to jest. Aha, bo to wie pan, samochód musi, można dzisiaj tanio kupić, ale ja chciałem powiedzieć, że samochód to jest ważne, ile kosztuje eksploatacja. To ile on pali? Ile pali? Do 7 litrów. Maksymalnie. Do 7, tak, ale tak na mieście czy na trasie? Na mieście, a tam... Na trasie? Na trasie, nie wiem, no tak... 6 coś. Diesel? Tak, diesel. Turbo do ładowania ma? Tak, 101 ma. Koni. O, 101 i 100 koni, nie do koni. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Tu mamy taki stary Volkswagen czerwony. Dzień dobry, pan sprzedaje ten samochód? Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Sprzedaje pan ten samochód? Tak. A za ile pan go chce sprzedać? Za 11. Za 11? A co to za rasa? Volkswagen? Golf. A pan bez Golfa przyjechał. Bez Golfa. No i co? Ile to pali, powiedz pan? A czemu pan nagrywa? Bo jestem redaktorem Pomorskiej Telewizji Narodowej. Przedstawiłem się panu. Proszę pana, ja panu mówię, że ja nagrywam. Chce pan powiedzieć, ile to pali? 7,5 litrów. 7,5 litrów. Na trasie? No. Dziękuję. Do widzenia. O, Mercedes nawet jest do sprzedania. Dzień dobry. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. To mało samochodów dzisiaj na tej giełdzie. A pan to sprzedać chce, ten samochód? To znaczy nie. Ja tutaj jestem po to, że żona robi zakupy. Tak. A, z żoną pan przyjechał? Antyków robi zakupy. A, no tam widziałem, tam są meble i tam wszystko, no, jest. No. I chyba ma duży, piękny obraz. Podobno jest poświęcony, także... No musi być duży, bo pan dużym samochodem przyjechał. A. Dziękuję bardzo. O, tutaj mamy Volkswagen Polo. 1600. O, tutaj też jest Hyundai. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten Hyundai to i on pali na 100. Pomorska Telewizja Narodowa. Ile? No ale konkretnie, ile litrach? Pomorska Telewizja Narodowa w Gdańsku. Proszę pana, a 2000 rocznik. I to ile kosztuje? Prawie 4. No coś mało samochodów dzisiaj na giełdzie w ogóle. Tu jeszcze mamy jakiś samochód. Samochód mniej więcej tych stoi z różnymi oponami, z częściami do samochodów. A samochodów nie ma za wiele. Bo kredyt ma niskie koszty. Ja to ją jak jesę i spełnia marzenie. 1,9. Niczego nie chybiało. 2000. 18 tysięcy. Skoda to jest na wodę. Skoda. No tu jest otwarta maska. A co to za samochód? Land Rover. No, rowerem to można lepiej jeździć, bo to się chudnie wtedy na rowerze.
A kto sprzedaje ten samochód? Tu, kto tu sprzedaje? To pan? Tak. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. A niech pan powie, ile to pali na 100? Na 100? Na 100. 8 litrów. 8 litrów i to diesel litrów. Jest? Tak, diesel. 4x4? 115 koni. 4x4, tak? Tak, napęd na 4 koni. Aha, a który rocznik? 2005. Aha, no to świeży samochód. Duży bagażnik ma. Zapraszamy do mieszalni lakierów Puszki Gdańsk. Polecamy lakiery w firmie Mediter. No, proszę bardzo. I 23500, cena wypowawcza. Idziemy dalej. Tutaj mamy samochód z Volkswagen. Nawet warczy. Też sprzedadzą. Volkswagen jest ładny. Ciekawe, który rok produkcji. Golf. Golf. Zaraz zobaczymy, bo tam jest taka kartka wystawiona, to będziemy wszystko widzieć. Golf 1.4, pojemność 23500. A rocznik? Który to jest? 2007. No to prawie nowy samochód. No. No i tu mamy jeszcze samochód Mercedes marki. Mercedes kosztuje 9000, Mercedesa sobie już można kupić tanio. Jak ktoś chce jeździć Mercedesem, to wykłada 9,5. No nawet na 9, no bo jak się utarguje, to będzie 9. I Mercedes czarny. Czarny jest, patrzcie, ładny taki. Mercedes. I takiego Mercedesa sobie można kupić, no. Fajny jest, no. Ładny. A który to jest rocznik tego Mercedesa, się dowiemy jeszcze. Aha, 9999. 3,9 ma. No tak, proszę państwa, tak to wygląda giełda samochodowa w Pruszczu Gdańskim. Samochodów, jak widać, jest trochę mało w tym dniu walentynek, bo wszyscy na walentynki samochody wykupili chyba już, albo co innego robią. Kochają się pewnie na walentynki. Pozdrawiam was, fotoreporter z Pruszcza Gdańskiego, Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk.